laktozą. Bardzo modna ostatnio dieta bez laktozy. Powiem tak, jeżeli chodzi o laktozę, właśnie ona jest bardzo modna ostatnio, czyli brak laktozy w diecie. Natomiast osobiście uważam, że jeżeli nie mamy tego popartego akurat tu w tym przypadku w badaniach nietolerancji laktozy czy białek, na przykład mleka, to nie powinniśmy ulegać takim dietom, tak? Czy właśnie dieta bez laktozy, dieta bezglutenowa. No właśnie, dieta bez glutenu to jest znowu kolejna rzecz. Wiele osób takich, które się żywieniem lub fitnessem zajmują, mówią o tym, że dieta bez glutenu i bez laktozy jest idealnym rozwiązaniem dla każdego. Czy to prawda? Nie, nie mogę się z tym zgodzić. Osobiście uważam, że i laktoza, i gluten, jeżeli wyeliminujemy z diety, to znaczy ograniczymy, na pewno na dobre nam to wyjdzie. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o całkowitą eliminację, bez jak gdyby konkretnych badań, które nam powiedzą, że nie możemy laktozy czy glutenu, nie powinniśmy całkowicie wyrzucać z diety. Kiedy jeść pierwszy posiłek? Pierwszy posiłek na pewno powinniśmy jeść po przebudzeniu. Nie mówię, że od razu 5 minut, ale w przeciągu pół godziny do godziny myślę, że na pewno, czyli przed wyjściem z domu. Jaki jest najlepszy posiłek na dzień dobry? Na przykład płatki owsiane na wodzie, czy na mleku ryżowym, czy sojowym, czy roślinnym. Komosa ryżowa, kasza jaglana, płatki jaglane, tego typu śniadanie powinno być. I tutaj rzeczywiście do śniadania możemy wdrożyć na przykład jakieś owoce. Ale wiesz, co ci powiem, tak jak mówisz, komosa, płatki owsiane, mój mąż nie zjadłby takiego śniadania. Dla mojego męża, jeżeli nie ma kanapek na śniadanie, to nie jest śniadanie. Ewentualnie mogą być jajka sadzone albo omlet. I czy kanapka z pieczywem razowym, z dużą ilością na przykład warzyw i z chudą wędliną jest dobrym rozpoczęciem dnia? Myślę, że tak. Tyle, że też to śniadanie nie powinno wyglądać codziennie tak samo. Czyli jeżeli dzisiaj chcemy zjeść sobie taką kanapkę, to ją zjedzmy. Oczywiście jak najbardziej tak. Natomiast jutro zjedzmy inne śniadanie. Ta dieta powinna być też urozmaicona. Kiedy następny posiłek? To też, tak jak mówiłem, wszystko zależy od tego, jak wygląda nasz dzień. Czy pracujemy, czy idziemy do pracy, czy się uczymy. Jednak te przerwy nie powinny być długie. 4 godziny? 3 godziny? Myślę, że to jest za długo. To jest około 3 godzin. To jest tak optymalny czas, po którym już ten pierwszy posiłek, znaczy drugi, powinniśmy zjeść. Czyli 3 godziny, co 3 godziny spożywamy posiłki? Mniej więcej. To jest często. Ja nie wiem, czy ja bym... Musiałabym chyba sobie włączyć budzik specjalny, alarm w telefonie, żeby mi przypominał o tym. Jest to też jakiś sposób i ostatnio nawet się pojawiły takie zegarki, które przypominają o piciu wody czy o... Czyli warto się zmuszać do jedzenia? Jeżeli jesteśmy na diecie, na jakiejś tam typowej diecie i mamy określoną ilość posiłków, to w pewnym sensie tak. Natomiast oczywiście nie możemy się przejadać. Jeżeli ta dieta już jakiś czas trwa, nasz metabolizm w tak odpowiedni sposób się nakręci, że nasz organizm sam będzie się domagał w tych konkretnych godzinach.